Dzień dobry panu. Dzień dobry. Aha, byliśmy umówieni, prawda? Byliśmy umówieni, jeśli to ja z panem byłem umówiony. Proszę pana, jak pan wie, mówiłem panu telefonicznie, jestem dziennikarzem i wskazano mi pana jako osobę bardzo interesującą do dużego materiału. Nic pana nie zdziwiło podczas tej rozmowy? Nie, może ja skończę, że właśnie dowiedziałem się, że pan jest słynnym brzuchomówcą, prawda? Ja się nie spotkałem jeszcze z brzuchomówcą i bardzo się cieszę, że będę mógł panu napisać. Pytałem, czy nic pana nie zdziwiło w czasie rozmowy telefonicznej. Niespecjalnie. Nie zauważył pan, że mówiłem do pana, nie otwierając ust. To ciekawe, co pan powiedział, ale nie jakoś... Jestem też imitatorem. Potrafię odtworzyć każdego człowieka. Dobrze, ale czy pan... Chciałem pana poprosić, żeby pan mi pokazał jakieś próbki pańskiego talentu, no bo ja tak nie mogę nawijać. No ale po co ja pana zaprosiłem? Czyli pokaże mi pan. Oczywiście. Ach, no to świetnie, to ja się zamieniam w słuch w takim razie. Dzień dobry, panie Bronku, co tak wcześnie dzisiaj po mleku? No i co to? Pani Zofia Karlecka z drugiego piętra. Ale... Żeby ona tak idealnie zrobiona, że jej mąż już parokrotnie wywalał drzwi do mojego mieszkania. Naprawdę? Ale to pan... Znaczy, bo ja tego nie rozumiem, że pan się nazywa brzuchomówca, a mówi pan... Ja myślałem, że pan tak... No ja mogę dialog zrobić. O, może właśnie dialog. Bardzo bym prosił. Dzień dobry, co tak wcześnie po mleku? A, bo pani Zosiu, jakoś tak mnie... nie mogłem dzisiaj się przyłożyć, wie pani, więc lecę. A co, pan nawet w piżamce, tak? Oj, niech pani tak mi tu nie zagląda, przecież to, że mi się szlafroczek trochę... Przepraszam, poszedłem w prywatność, ale... Słyszał pan, no, ten niesłychany kontrast. No, ale też ustami pan to. Co ustami? Ale przepraszam, kto była ta druga osoba? Ta druga to ja. A tamta to była pani Zosia. A teraz kogoś pan robi, teraz? A ja coś mówię? Nie. No niesamowite.